Witam serdecznie, Aleksander Kotyński, obywatel kompaktowy. Ludzie zastanawiają się, w jaki sposób zarobić więcej pieniędzy, jak być lepszym, jak znaleźć swoją dziedzinę zawodową w życiu. O tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam serdecznie. Ostatni dzień marca 2018 roku, witam serdecznie. O co chodzi z tym, że ludzie chcą być coraz lepsi w sprawach zawodowych? Zaczynając od bycia DJ-em, zarabiając grosze, przechodząc coraz dalej, sprawdzając różnych zawodów, zauważam pewną zależność, że tak jak można porównać, że wiele... Można powiedzieć, że na załóżmy mamy pewien gatunek jeden kotów i ty znasz tylko jeden. Mówisz, że koty są złe i mówisz, że koty są złe, nie poznając zupełnie innego gatunku, który jest gdzieś tam na drugim końcu świata albo w innym mieście. Ale znając ten jeden gatunek kota, mówisz, że koty są złe. I co? W tym momencie możemy powiedzieć, że załóżmy masz predyspozycję albo lubisz motoryzację. Tak jak ja lubię motoryzację i od zawsze szukam to, w czym mogę być najlepszy w motoryzacji. Czy co, że bycie kurierem załóżmy nie wychodziło. I... W tym momencie mogę mówić, że do motoryzacji się nie nadaje, ale zaś jako kierowca prywatny, albo zawodowy, albo zupełnie coś innego, może się okazać, że sprawi, że mogę więcej zarobić, że w tym będę dużo lepszy. I tak samo ty możesz mieć predyspozycję do rachunkowości, do bycia prawnikiem, no masz w cholerę branż, w których możesz być najlepszy, ale okaże się, że w tym jednym ułamku się nie nadajesz do tego i trzeba szukać tego, poszukiwać i w pewnym momencie okaże się, że znajdziesz to, w czym będziesz dużo lepszy, znajdziesz lepszą konwersję i będziesz mógł być spełniony zawodowo i nie będziesz chodzić w poniedziałek do roboty mówiąc: o kurde, znowu poniedziałek, a potem piąteczek, piątunio. I jeżeli w piątek i poniedziałek stwierdzisz, że dalej chcesz pracować, to może się okazać, że to jest to coś. Oczywiście znajdą się momenty, gdy powiesz, że nie chcę tego robić. Oczywiście, zdarza się. Ale jeżeli to cię zapala do działania, masz... No lubisz to. Znajdziesz osoby, które będą cię tak samo wspierać. Jak to się mówi, grupy mastermindowe. Będziecie się spotykać, omawiać to. Okaże się, że będziesz... Że nie będziesz, kurde, pracować od danej do danej godziny. Oczywiście trzeba znaleźć czas na bliskich, ale będziesz mógł lubić to, co robisz i będziesz mógł robić tyle czasu, ile będziesz chcieć i można powiedzieć, że nie będziesz zmęczona. No i co? Szukaj tej dziedziny, próbuj. Jeżeli ktoś ci mówi, że możesz sobie wpisać w CV 30 zawodów, a ty jeszcze nie wiesz, co masz robić, to rób to dalej i nawet możesz dojść do 50. Jeden znajdzie swój cel, powołanie zawodowe za pierwszym razem, strzał, nie? A czasami trzeba tych 100 razy, jeszcze więcej, a okaże się, że w pewnym momencie takie wow. Próbuj, obserwuj
te osoby, które są najlepsze w danej dziedzinie. Próbuj, próbuj, próbuj. I tym akcentem chciałbym ci życzyć rozwoju. Rozwoju z sensem. Rozwoju z sensem i poszukiwania tych osób, które są najlepsze w tym, co robią. Otaczaj się lepszymi od siebie, ale lepszymi w tej danej dziedzinie. Danej. A nie, kurna, jak słyszę, że ten jest... Ten, załóżmy, jest słaby w związkach, albo ten jest słaby zawodowo, a jest najlepszy w tym, kim ja chcę być. To ja tylko biorę ten dany ułamek, to w czym on jest dobry. Tylko to. A resztę biorę od kogo innego. No. I tym akcentem chciałem ci życzyć miłego dnia i do zobaczenia za miesiąc. I będę szykował wywiady tak samo jak wcześniej z kierowcą rajdowym robiłem, Michałem. No to szykuję z moim kolegą pewien odcinek na temat magii. Magii. I wiem, jakie to może być wow, bo sam tego doświadczyłem, takie... O kurde. Jak pewnie znasz Y, to wiesz, o co chodzi. Zobaczymy, co zdziałamy z tym. No, miłego dnia. Trzymaj się. Cześć. I jeszcze jedno. Jeżeli ci się podobało, no to zalajkuj, subskrybuj i oprócz tego możesz też udostępnić swoim znajomym, aby sprawdzili mój kanał, a może im się spodoba. No, i jeszcze raz miłego dnia. Trzymaj się. Cześć.